Cześć wszystkim, z tej strony Kim jestem. Chciałbym porozmawiać tak na luzie o bycie szczęśliwym. Dlaczego? No bo uważam, że to jest bardzo ważne, nawet najważniejsze bym powiedział. Tak jak wiecie, każdy żyje codziennie po to, żeby być szczęśliwym. Polacy też i nawet Koreańczycy też. Ja sam bardzo często o tym myślę, czy idę w dobrym kierunku. No bo wiecie, przecież to jest oczywiste. Nie żyje się po to, żeby być zdołowany codziennie i się wkurzać, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No tak, to jest oczywiste. Ale teraz tak, co to znaczy dla was być szczęśliwym? Co wam daje szczęście? Może to brzmi trochę filozoficznie, ale uważam, że raz na jakiś czas człowiek samemu sobie musi zadawać takie pytanie. Tak naprawdę każdy człowiek ma swój cel, swoją normę czy swoją wartość, które może zdecydować, czy jesteś szczęśliwym. I właśnie chciałbym o tym porozmawiać, co dla Koreańczyków jest ważne i co dla Polaków jest ważne do szczęścia. Bazując oczywiście na mojej własnej obserwacji tych obu krajów. No bo wiadomo, na świecie jest tyle ludzi, i na pewno nie znam wszystkich Polaków ani Koreańczyków, tylko chciałbym wam powiedzieć to, co widziałem, to, co słyszałem i doświadczyłem. Także nie chcę nic generalizować, bo potem stereotypy, tego, tamtego, a ja bym chciał tego uniknąć. To najpierw chciałbym zacząć od Korei. Korea Południowa powierzchniowo jest 3 razy mniejsza niż Polska, a jeszcze do tego 70% to tereny górskie. No to już pewnie wiecie, że tam w Korei jest mega ciasno, a w Korei Południowej mieszka 51 milionów ludzi. To jest bardzo dużo jak na taki mały kraj. A w Polsce 36 czy 7 milionów ludzi, kraj dużo większy, a wszędzie pole, dużo ziemi. Jak ja jeździłem w samochodzie z Koreańczykami, to oni często byli zaskoczeni, że Polska to taki duży kraj. Co jakiś czas wskazywali palcem, ja bym tutaj budował to, a tutaj musi być galeria handlowa, a tutaj bym postawił hotel. No normalnie jak w grze Simsy. No wiadomo, żaden z tych nie mieli tyle hajsu, żeby cokolwiek wybudować, ale tutaj chodzi o to, że im robi takie wielkie wrażenie, że Polska jest taka wielka. No i co? Co ja chcę przez to powiedzieć? Ja mówię o tym, ponieważ chciałbym tu podkreślić, że w Korei jest tak, że jest tyle ludzi w tym malutkim kraju, gdzie nie ma w ogóle surowców. No Korea nie ma żadnej ropy naftowej, ani gazu ziemnego, czy inne, no po prostu no, nie mają nic. Jak zakopiesz ziemię w Korei, to co będziesz miał? Glebę. No to na co może liczyć Korea, żeby się rozwijać? Technologia i co jeszcze? Zasoby ludzkie. To też się tym wiąże, że w Korei każdy chce zostać lekarzem, prawnikiem czy biznesmenem, albo zatrudnić się w Samsungu czy LG, bo zarobki są bardzo wysokie i mają również dobry social dla pracowników. I też chcą zostać urzędnikiem państwa, bo to praca bardzo stabilna i, no, i dosyć prestiżowa. I co trzeba zrobić, żeby zostać lekarzem? Co trzeba zrobić, żebyście zatrudnili w Samsungu czy w koreańskim korpo? Tu jest bardzo prosta odpowiedź, ale niezwykle trudne do wykonania. Czyli przede wszystkim ukończyć dobre studia. Dobre studia to są głównie te uniwersytety w Seulu, typu Seoul National University, Yonsei University czy Korea University i tak dalej, nie? Akurat wymieniłem teraz tylko 3, bo to są akurat najbardziej znane i każdy Koreańczyk chce się tam dostać. I słuchajcie, jak dzieci mają 10-11 lat, większość rodziców zapisuje ich do różnych szkół prywatnych, tam gdzie uczą język angielski, matematykę i tak dalej. I to już są takie zajęcia nie byle jakie, tylko bardzo intensywne. Dzieci chodzą do szkoły powiedzmy na 9 rano i kończą o 15 powiedzmy. Potem 3 godziny prywatne zajęcie matmy, potem 3 godziny angielskiego i wracają późno w nocy powiedzmy o 22. No i co potem? One nie pójdą spać. Odrabiają pracę domową. Gimnazjum, liceum, to samo, albo no tylko gorzej, nie? A jak ja byłem młody i mieszkałem kiedyś w Korei, wtedy to jeszcze nie było aż tak źle jak teraz. Tylko taty ciągle nie było, bo wracał do domu po 20-21, ale wtedy nawet w sobotę nie za bardzo spędzaliśmy razem czasu z tatą, bo kiedyś w Korei sobota była dniem pracującym. To dotyczyło również uczniów, czyli nawet dzieci musiały zapierdzielać do szkoły, to jedynie niedziela była już takim dniem wolnym. Ale w sumie, mimo wszystko, w tych czasach jeszcze nie było takiego problemu, czyli nie było takiego wielkiego przypału z tymi szkołami, tak jak teraz. Ja akurat nie byłem ofiarą tych wszystkich zajęć czy nauki, co teraz. I w każdym razie mam kuzyna w Seulu i jego syn także non-stop szkoła, zajęcia, no jedynie dziecko ma przerwę wtedy, kiedy coś zje. Wraca do domu w nocy, nie ma swojego wolnego czasu i tak dalej, no po prostu taki zap...
Jadę swojego kuzyna. Dlaczego tak jest? Dlaczego twój syn się tak męczy? Nie możecie mu dać trochę spokoju? A on mi mówi, no niestety, no wszyscy inni też tak mają i jak my tak nie będziemy robić, to będzie miał gorsze oceny i nie nadgoni innych, nie? Bo tak naprawdę koreańscy rodzice mają tak, że oni wysyłają swoje dzieci na dodatkowe zajęcia, ponieważ no inni też tak robią i czują się bardziej spokojni i bezpieczni i że wiecie, niby czują się, że dbają o te dzieci, wiecie o co mi chodzi, nie? To może takie poczucie własnego bezpieczeństwa. No dobra, i co? No dzieciaki w Korei non-stop się uczą, nie mają czasu się bawić ani z rówieśnikami, czy z rodzicami, bo też non-stop pracują i tak naprawdę czym jest dla nich szczęściem? Może dobre oceny, czy prezenty od rodziców? No na pewno byłoby to dla nich szczęściem, gdyby się dostali na takie prestiżowe studia, gdzie oni marzyli od zawsze. Ale co, jeśli się nie dostaną? Co z ich dzieciństwem? Co non-stop zapierdzielali zamiast bawić się jak normalnie dzieci w Polsce? Co z tymi pieniążkami zainwestowanymi przez rodziców na dodatkowe zajęcia? To nic dziwnego w Korei, że po koreańskiej maturze, jak ktoś się nie dostaje na dobre studia, to próbują jeszcze raz dawać za rok, jak nie to za 2 lata, za 3. Są nawet szkoły dla tych już doświadczonych maturzystów. Ale też no niestety niektórzy już sobie z tym nie poradzą, z taką dla nich powiedzmy życiową porażką i popełniają samobójstwo. To jest bardzo smutne. No niestety taka prawda. Ale ogólnie większość godzi się z rzeczywistością i studiują na dla nich, no powiedzmy, przeciętnych uczelniach. I co po studiach? To jeszcze nie koniec. Muszą znaleźć pracę. Muszą wysyłać CV. Jak ktoś nie posiada takiego wyższego wykształcenia z tej lepszej uczelni, to musi jak najwięcej zdobyć czy wyrobić certyfikaty czy dyplomy z kursów, wiecie, no, że potrafią robić to i tamto, no wiecie. Czyli tak jak wam mówiłem, Koreańczycy całe życie konkurują między sobą. Nawet od dzieciństwa. No cały czas. Tak naprawdę nie wiem, może 10% z nich idzie na te lepsze studia, 10% ma taką super pracę, która przynosi wysoki dochód i Koreańczycy starają się i robią wszystko, żeby być w tym 10%. I oni są według mnie wiecznie nieszczęśliwi, bo to nie jest tak, że Koreańczycy nie mają pieniędzy, żeby żyć, tylko problem jest taki, że oni porównują ich życie do tych 10% społeczeństwa. Chcą wyglądać jak ci 10%, co kupują luksusowe ciuchy, chodzą po luksusowych restauracjach, kupują listy samochód, a tak naprawdę im na to nie stać. To nie jest ich standardem życia. Dużo osób bierze po prostu kredyt z banku, no i jaki jest tutaj sens? Nie uważam, że oni są szczęśliwi nawet materialnie czy finansowo, bo to, co oni prezentują, to jest tylko zewnątrz. Żeby zrobić selfie i wstawiać na Instagramie, żeby się chwalić. I co? Twierdzą, że nie mają pieniędzy na ślub, no jeszcze na życie małżeńskie, nie mają hajsu na przyszłego dziecka. No i nie rozumiem dzieci. Nie wiem, czy wiecie, Korea ma najniższą dzietność na świecie. To co? Korea ma najwyższy wskaźnik samobójstw i najniższy wskaźnik dzietność na świecie. To już chyba nawet liczba mówi, czy Koreańczycy są szczęśliwi, czy nie. Przynajmniej w Polsce chyba nie popełniają samobójstwa, jak się nie dostają do, powiedzmy, no, na UW, czy na UJ, czy na inne uczelni. No bo ja czegoś takiego nie słyszałem jeszcze. Jeszcze polskie dzieci na pewno nie mają tak jak koreańskie dzieci, że chodzą do szkoły i wracają do domu o 22. No chyba, że była jakaś impreza, nie? Dla mnie polskie dzieci, zarówno ich rodzice, mają chociaż no trochę więcej czasu niż Koreańczycy, żeby się zastanawiać, czy wspólnie rozmawiać o tym, czym jest taką prawdziwą wartością, żeby być szczęśliwym. No na przykład rodzina, przyjaciele, czy czynności, które naprawdę lubisz wykonać. Nie chcę powiedzieć, że Koreańczycy nie wiedzą, co jest najcenniejsze w życiu. Nie chcę powiedzieć, że to, do czego dążą Koreańczycy, jest daremne. Tylko jako Koreańczyk, który mieszka już długo w Polsce, może już jestem aż tak spolonizowany, ale zastanawiam się, czy Koreańczycy powinni lekko się wyluzować. No po prostu przestać patrzeć na życie innych ludzi, tylko bardziej na siebie. Bo jak zaczynać sobie porównywać do innych, to już nie ma końca. Myślę, że tutaj wystarczy być codziennie wdzięcznym za to, co masz teraz, bo tak naprawdę nie jest aż tak źle, nie jest aż tak tragicznie. No kurde, chociaż podziękować przodkom, że się urodziłeś w południowej, a nie w północnej. Naprawdę nie trzeba patrzeć daleko. Te obecne standardy życiowe, co Koreańczycy uważają za przeciętne, czyli normalne, że uważają, że każdemu się należy, są za mocno zawyżone i myślę, że no i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi jest świadomych tego, że szczęście tak naprawdę może być bliżej
niż myślą. W Polsce uważam, że jest ogólnie bardzo dobrze. No, według mnie stosunkowo dużo lepiej niż w Korei. Ale może to nie jest jeszcze ten etap, ale troszeczkę zaczynam się martwić, że Polska jednak idzie w taką samą drogę co Korea. Oczywiście, no ja jestem taką osobą, no z takich, który no, bardziej czuwa i jestem bardziej, powiedzmy, wrażliwy, jeśli chodzi o potencjalnych problemów, ale coraz częściej i coraz więcej ludzi szukają szczęścia w pieniądzach. Oczywiście, żyjemy na świecie kapitalistycznym, przepaść między bogatymi a biednymi jest nieunikniona i niektórzy mogą sobie pozwolić dużo więcej i ja to szanuję, jak najbardziej. Tylko według mnie trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli nie jesteśmy w stanie mieć tego, co inni mają, czy super samochód, czy luksusowy dom i tak dalej, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi. To nie powód, żeby być smutnym. Jeżeli chcemy tego, co oni mają, to oczywiście no, możemy się o to starać jak najbardziej, no cały czas iść do przodu, no ciężko pracować i tak dalej, ale nie traćmy tej najważniejszej i najbardziej podstawowej wartości, co jest głównym źródłem szczęścia. Trzymam kciuki dla wszystkich, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. I pamiętajcie, że wy jesteście najważniejsi. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.